cześć, witajcie, miło mi gościć Was na kanale. Jak tam u Was po wichurach? Tutaj w Wielkopolsce całkiem sporo zniszczeń. Zniszczeń tych w mieście, ale również tych w terenie. Idąc na to miejsce, praktycznie co 20-30 metrów napotykałem na ślady ostatnich wichur w postaci połamanych gałęzi, połamanych drzew. Właśnie na takiej jednej złamanej, a właściwie nawet nie złamanej, tylko powalonej w całości sośnie w tej chwili siedzę i do Was mówię. Także odpuszczenie wyjścia w takich warunkach było rozsądnym pomysłem. Ale o czym dzisiaj w odcinku? Dzisiaj będzie kolejne ognisko. Ognisko proste w przygotowaniu, szybkie w przygotowaniu, z wieloma tradycjami, które sięgają czasów traperskich, pionierskich na kontynencie północnoamerykańskim, ale pewnie nie tylko. Czasów, o których możemy czytać w ostatnio wydanych w języku polskim książkach Nesmuka, Keparda i tak dalej, i tak dalej. Ognisko wielofunkcyjne, wydaje mi się, że całkiem przydatne. Także mam nadzieję, że Was ten odcinek zainteresuje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ognisku zwanym traperskim bądź myśliwskim. Tak jak wspominałem, ognisko, które gdzieś w swoich korzeniach, a przynajmniej zaczęto o nim mówić w ten sposób, pisać, opisywać je, ten rodzaj ogniska, w czasach pionierów podbijających północną część Ameryki. Ognisko, tak jak mówiłem, proste, poskładające się z dwóch kłód. Ja wybrałem na dzisiejszy odcinek, czy tam dociąłem, krótkie kłody, bo większe nie są potrzebne do dzisiejszej prezentacji. Ognisko rozpalamy pomiędzy tymi dwoma kłodami i to tak naprawdę jest wszystko, cała konfiguracja, cała filozofia związana z tym ogniskiem. Jest to ognisko bardzo podobne do ogniska w okopie, tylko tyle, że nie mamy tu okopu, choć możemy dodatkowe zagłębienie pomiędzy tymi kłodami sobie zrobić. Niewielkich rozmiarów, tak żeby więcej żaru, więcej paliwa mogło się nam pomiędzy tymi kłodami pomieścić, zwłaszcza jeśli będziemy do budowy tego ogniska używać kłód o niewielkich rozmiarach, tak jak ja w dniu dzisiejszym. I to tak naprawdę jest podstawowa konfiguracja tego ogniska. Jakie są jego warianty, to pewnie opowiem za chwilkę, jak rozpalę pomiędzy tymi kłodami. Niewielkie ognisko, no bo dzisiaj tylko chcę to ognisko omówić, zaprezentować. Mam coś do przyrządzenia na obiad, ale chyba nie będę nic dzisiaj pichcił, ponieważ zrywa się coraz silniejszy wiatr, który mam nadzieję nie będzie nam za bardzo przeszkadzał dzisiaj. Ale ten wiatr, z tego co widzę na horyzoncie, niesie też za sobą chmury deszczowe, więc przypuszczam, że za chwilę mnie zmoczy. Także nie tracę więcej czasu na gadanie, rozpalam ognisko i omawiamy jego wady, zalety, sposoby ustawienia, jak możemy je sobie konfigurować i co to ognisko nam tak naprawdę daje, dlaczego uważam, czy ogólnie uważane jest za ognisko bardzo funkcjonalne i przydatne podczas leśnych wędrówek i bytowania w terenie.
Okej, nasze ognisko płonie. Jak widzicie, konfiguracja dość prosta. Płomień pomiędzy dwoma kładami. Jest to ognisko, które jest łatwe do przygotowania, jak mówiłem, szybkie do przygotowania. Mówiąc szczerze, nie musiałbym się bawić w docinanie tych kłód, tylko znaleźć jakieś leżące tutaj, których akurat nie brakuje po ostatnich wiatrach. Pomiędzy nimi rozpalamy ognisko i to tyle. Idealne ognisko i bardzo popularne właśnie w czasach traperskich. Idealne ognisko do gotowania. To, że można je było szybko ustawić, szybko rozpalić, szybko zacząć na nim gotować, bo mówiąc szczerze, w tej chwili już mógłbym na to kłaść coś do gotowania, kociołek z wodą, czy może za chwilkę nawet patelnię. Momentalnie, będąc w trasie, będąc na łowach, jak to traperzy i myśliwi wtedy czynili, w bardzo szybki sposób mamy ognisko. Dobór kłód jest dość istotny i dający nam całkiem duży wachlarz możliwości. Jak mówiłem wcześniej, ja wybrałem niewielkie kłody, no bo to ognisko będę palił dzisiaj tylko na potrzeby tego filmu przez 15-20, może pół godziny. Także większych kłód nie potrzebuję. Gdybym planował palić dłużej ten rodzaj ogniska, bądź byłoby to ognisko, które służyłoby do gotowania w obozie stacjonarnym i gotowalibyśmy na przykład przez kilka dni, no to oczywiście te kłody mogłyby być znacznie większe, mogłyby być to nawet kłody wielkości całego dużego drzewa, które pozwalałyby na gotowanie w większych garnkach, dużych garnkach dla kilkunastu osób. Te kłody mogłyby być też oczywiście dłuższe. Ja wybrałem takie, bo dłuższych dzisiaj nie potrzebuję, ale konfigurując to ognisko z dłuższymi kłodami, dajemy sobie większy wachlarz możliwości stosowania naczyń, bo jego główną zaletą jest to, że poza konfiguracją taką, którą teraz Wam pokazuję, czyli kłody leżą równolegle do siebie i pomiędzy nimi palimy ognisko, możemy te kłody do siebie zbliżyć w kształcie litery V, co pozwala nam w sposób, co jakby tworzy nam palenisko z płynną regulacją wielkości naszych naczyń, które możemy używać. Mam ze sobą kubeczek, który mogę postawić w najwęższym miejscu. Mam ze sobą zebrę, którą mogę postawić nieco dalej, tam gdzie te kłody rozszerzają się bardziej. Jak widzicie, mogę to w każdej chwili konfigurować, także mogę dopasować pod wielkość moich naczyń. O, coś nie chce mi stać dzisiaj. Poczekajcie, dorzucę trochę, bo zaczyna mi gasnąć. Mogę ustawić sobie tutaj dalej kociołek. A jeszcze dalej, gdzie te kłody są w najszerszym miejscu, mogę postawić patelnię, na której będę sobie smażył. Dzięki temu mamy ognisko skonfigurowane typowo pod gotowanie, które pozwala nam gotować w kilku różnych naczyniach, gotować na przykład kilka różnych potraw. Możemy w najszerszym miejscu ustawić wielki bar, gdzie będziemy gotować wodę dla kilku osób, a w tych pozostałych węższych naszego paleniska możemy stawiać inne kociołki. Dorzucę jeszcze trochę do ognia, przestawię kamerę, tak żeby wiatr na nas nie wiał, właściwie dym, żeby na nas nie wiał, i opowiem o dalszych jego zaletach, no i możliwościach konfiguracji. Istotny jest też dobór drewna na te nasze kłody. Powinno to być drewno żywe. No ja takie dzisiaj mam, powalone drzewo, złamane przez ostatnią wichurę, które tak naprawdę jest w środku mokre. I dzięki temu te kłody nie zajmą nam się przez długi, długi czas, nie zajmą nam się ogniem. Będą nam pełniły swoje funkcje przez dłuższy czas, podczas gdy my odpowiednio przygotowanym, suchym opałem palimy ognisko pomiędzy nimi. Mogą być to też kłody z drewna jakiegoś spróchniałego, zgniłego, które też nie będą od razu łapać nam ognia i będą tą funkcję naszych platform do gotowania spełniać. Możemy to ognisko rozpalić oczywiście też pomiędzy jakimiś betonowymi elementami typu, nie wiem, cegły, pustaki, jakieś bloki betonowe. Mówię tutaj o jakichś sytuacjach,
scenariuszu, powiedzmy, survivalowym, w terenie może zurbanizowanym, gdzie takie materiały mogą występować. Przez to, że mamy w ten sposób skonfigurowane ognisko, mamy też dość dużą swobodę jego ustawiania w stosunku do wiatru. No teraz wiatr się uspokoił, albo ja go zasłaniam i dym idzie w górę. Przed chwilą, jak widzieliście, wiało na mnie, czyli w tamtym kierunku, bo tutaj siedziałem, ale teoretycznie mógłbym to ognisko obrócić całkowicie poprzez przestawienie kłód i dzięki temu jakby inaczej ustawić się do wiatru. Możemy też poprzez tworzenie tej litery V, zwężanie i rozszerzanie tych naszych kłód, możemy też konfigurować je w ten sposób, że albo je osłaniamy od wiatru i na przykład tą część, gdzie nasze kłody się schodzą, ustawiamy w kierunku wiatru i częściowo osłaniają nam one nasz płomień, bądź możemy je otworzyć, jak brakuje nam powietrza, brakuje nam tlenu, otwieramy je i dzięki temu jest nam łatwiej podtrzymać płomień w środku. Kolejną z zalet jest to, że jak widzieliście, nie zabiera ona nam dużo energii. Ustawienie tego ogniska nie pochłania wiele energii. Takie malutkie ognisko, jak ja w tej chwili robię, gdybym nie ciął tych kłód, tylko po prostu zebrałbym je w okolicy, to jest to chwila, moment. Patyki, które palę pomiędzy kłodami, to tak naprawdę są cienkie gałązki, które można złamać po prostu ręką, bez użycia piły, bez użycia toporka, czy nawet większego noża. To, co warto pamiętać, że rozpalać takie ognisko powinniśmy w miejscu, gdzie mamy dostęp do tych materiałów, w sensie do tych większych kawałków drewna, do tych naszych kłód, pomiędzy którymi palimy ogień. No, my jesteśmy po silnych wiatrach i tych drzew leży tu mnóstwo. Chodzi o to, żeby po prostu, jeśli to ognisko miałoby być większe i mielibyśmy gotować dla większej ilości osób, no żeby tych wielkich, ciężkich kłód po prostu nie targać ze sobą i oszczędzać w ten sposób energię. Rozgadałem się na temat zalet tego ogniska. A jakie są jego wady? Tak naprawdę ja nie widzę żadnych poza jedną, czyli jest podatne na wiatr, ale jest to cecha każdego ogniska i przy każdym konfiguracji ogniska powinniśmy na ten wiatr zwyczajnie uważać. I na sam koniec kwestia wygaszenia tego ogniska. Jeśli jest ono niewielkie, takie jak ja paliłem dzisiaj, no to wystarczy te kłody rozgarnąć tak, żeby nasz materiał, który się w tej chwili pali, wypalił się szybciej i myślę, że za 10 minut będzie można to miejsce opuścić. Ja oczywiście jeszcze zaleję to wszystko wodą, bo dla bezpieczeństwa oczywiście trzeba to zrobić, mimo że, jak mówiłem, nadciąga deszcz. Bardzo fajna konfiguracja, prosta, szybka w ustawieniu, nie wymagająca dużo nakładów pracy, nie wymagająca dużego wkładu naszych sił, także myślę, że warta do stosowania, pozwalająca, jak mówiłem, ustawiać je pod jednoosobową wyprawę, pod kilkuosobową wyprawę, gotować w trakcie marszu na szybko, bądź zrobić z tego taką mini stację do gotowania w obozie i przygotowywać wiele dań w wielu różnych naczyniach w tym samym czasie. No dobra, jak macie jakieś sugestie, rzeczy, o których nie wspomniałem oczywiście na temat tego ogniska, dajcie proszę znać w komentarzach. Tak jak zawsze, wszyscy chętnie z waszych uwag i sugestii skorzystamy. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Idźcie w teren, korzystajcie z tego rodzaju ognisk. No i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa, które towarzyszą paleniu ogniska i o naszej odpowiedzialności z tym związanej. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.